Poniższy kwadrat reprezentuje jedną całość. Ten duży kwadrat tutaj reprezentuje całość. Przedstaw zaznaczoną część jako ułamek zwykły i jako ułamek dziesiętny, czyli mamy całość i jest ona podzielona na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych części. Każda z tych kolumn, tych wysokich prostokątów, reprezentuje jedną dziesiątą całości. Bo całość jest podzielona na 10 równych kawałków. Czyli każdy taki to dziesiąta. A zakalorowane mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 z tych dziesiątych. Czyli jeżeli chciałbym przedstawić to jako ułamek zwykły, to powiedziałbym, że to 6 dziesiątych. A jeżeli chciałbym przedstawić to jako ułamek dziesiętny, to powiedziałbym, że mamy 0 jedności i mamy 6 dziesiątych. Czyli jako ułamek dziesiętny jest to 0,6. Zróbmy parę podobnych przykładów. Poniższy duży kwadrat reprezentuje jedną całość. Przedstaw zaznaczoną część jako ułamek zwykły i jako ułamek dziesiętny. Sprawdźmy, co tu jest grane. Mamy 10 rzędów i w każdym rzędzie mamy 10 kwadratów, czyli 10 razy 10 duży ma w sobie 100 małych kwadratów. Czyli mamy jedną całość podzieloną na 100 równych części, czyli każdy z tych małych kwadratów to jedna setna. A tu mamy zaznaczone kolorem 1, 2, 3, 4, 5 ze 100 setnych. Inaczej mówiąc, to jest 5 setnych. Czyli jako ułamek zwykły mogę to zapisać jako 5 setnych. A jako ułamek dziesiętny mogę powiedzieć, że nie mam żadnych jedności, nie mam również żadnych dziesiątych. I mam 5 setnych. Inny przykład. Zapisz umiejscowienie punktu na osi liczbowej jako ułamek zwykły i jako ułamek dziesiętny. Pomyślmy, to są 2 dziesiąte, to są 3 dziesiąte. Grube kreski to 0, 1 dziesiąta, 2 dziesiąte, 3 dziesiąte. I każdą z tych dziesiątych podzielono jeszcze na 10 równych części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli każda z tych kresek reprezentuje jedną setną. Czyli można to przeczytać tak: 2 dziesiąte, i dalej mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setnych. Czyli to jest punkt 2 dziesiąte i 7 setnych. Zapiszę go najpierw jako ułamek dziesiętny, czyli mamy 2 dziesiąte i mamy 7 setnych. Inaczej można na to spojrzeć tak, że mamy 27 setnych i możemy to policzyć. Pamiętajcie, że każda z tych kresek to jedna setna. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

to 27 setnych. 27 podzielone na 100. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Poniższy duży kwadrat reprezentuje jedną całość. Przedstaw zaznaczoną część jako ułamek zwykły i jako ułamek dziesiętny. Wiemy już z wcześniejszego przykładu, że duży kwadrat jest podzielony na 100 równych części, czyli każdy z małych kwadratów to jedna setna. Policzmy, ile setnych mamy zaznaczonych kolorem. To będzie 10 setnych. 20 setnych, 21 setnych. Jako ułamek zwykły zapiszę 21 setnych. Można na parę sposobów. Jeżeli już wiemy o co chodzi, to 2 dziesiąte to to samo co 20 setnych, czyli mamy 2 dziesiąte i jedną setną. Albo inaczej: 21 setnych. Albo jeszcze inaczej: ten pierwszy rząd to dziesiąta, ten następny to kolejna dziesiąta, czyli razem 2 dziesiąte. A tu jedna setna. Jakkolwiek to odczytamy, to jest dwadzieścia setnych. Albo dwie dziesiąte i jedna setna.